ma, dzisiaj na enduro lecimy ze Sławasem i resztą bandy. Siema. Jedziemy. Ale gdzie musimy jechać konkretnie? No do Gniewkowa na stację. Na FMF-ie? Luz. Nie mam idei. Uważaj samochód. Sława z jakieś nowe buty przytargał. Tędy można jechać, tylko nie wiem, jak przy stole można przejechać. A to też nie wiem, czyli wyjedziemy tam, gdzie są... Myśmy wyjechali na skrzyżowaniu koło Wierzchosławica. Aha. Z Uszlatu, tylko nie jak przy stole się przejeżdża. A tam jest asfalt? Nie wiem, chyba jeździłem tędy kiedyś, ale... Dojeżdża się do asfaltu, ale kurwa, nie jestem przekonany do końca. Nie wiem, jak przy stole przejechać. Pfff, enduro. Przerzucimy motocykla. Jeszcze idą lewą stroną. Bo tu w Szadłowicach się wbijemy, nie? To są Szadłowice. A tam jest sam wiesz, Szadłowice. No to chodź tam spróbujemy. No? Tam. Ale Sława sobie czulowo ten wydech chodzi.
jakoś trzeba dojechać, nie? Teraz Słowas. Będzie dobrze. Paliwo lejesz? Zostawiasz. To prawie pełne. A ja? To dolać? Doleję.
Za Słowasem poczekajmy. Trzeba popchać. A Słowasa nie ma. Chodź we dwóch. We dwóch chodź popchamy. Akumulator zdech, kurwa. Weź trójkę wepnij, albo czwórkę nawet. Dziesiąt? Chodź, kurwa, no ja ich tnę. No kurwa, jesteś normalnie odpadł. Co pchać? No. Ale kurwa dziko na nim spoczywa. Weź z tej drugiej, albo dobra. No dawaj, teraz, skocz, no skocz. O to, kurwa, ale pompę ma. To wrzucimy go na górkę. O ty kurwa dziadzie jebany. Ha? Ej, a większy bieg wrzuć jeszcze. Nie. O kurwa. Co, dobrze? Dobrze. O, albo tu i tam go z tego. Przepraszam, się wyjebałem raz. Co? Na drzewo poleciałem kołem po drzewie. Tu? Tam. Aha. A ja myślałem, że upanowałeś. No nie. Bartek, tak daleko nie jedź, bo cię nie wyciągniemy. To cię stamtąd wyciągnie. Patrz, tutaj chyba ta asfaltówka jest na dół idzie, nie? Tak, na cierp... Aha, w sensie no no. Ej, Bartas! Chodź go na asfalt. To pani idzie? A nie ma kopki. A to pożycz mu. Nie ma, on... Daj, ja... Nie, on to wejście w Niemczech. Kurwa. Ja pierdolę, kurwa. Chodź go na asfalt, wypchamy. Chodź na asfalt. Bo jest z górki. Jeszcze jedyna opcja, ktoś jak ma aku i kopkę, to może aku pożyczyć. Chodź, bo tu tak stanęliśmy jak taki. Albo coś się rozłączyło, ty. Dobrze, popchnij go za poli. Kurwa, jak ja przyjadę, to zawsze jest problem. Nie, Bartek? I go nie gać jak zawsze. Tylko w cierpicach. Jo? Pamiętasz w tym kanale? Teterka. Dobre, nie? Ja nie wiem, czy się przekaźnik nie zjebał, bo dobrze. Sam przekaźnik tylko stuka. Może albo za mało mocy, bo akurat coś się rozje. Ale chodź, popij, to chodź. A już? A ty kurwa pchasz akurat. Ale jest górki. No, zamówiłem nowy aku, nie? A to wina aku będzie? Bartas? Czy coś kurwa się jakby zacięło? No nawet nie chcę obrócić sobie. No nie chcę, nie wiem, czy to aku jebło. Czwórkę daj. Tu raczej jedno. Daj mi najwyższy bieg i... No dawaj! Kurwa! Czwórka musi być co najmniej. Ja już się zmęczyłem, wiesz? Możemy jechać do chaty. O Boże. No, to jest cięższy, to jest lepiej. O, ty gnoju, ty jeszcze jak się odpalisz, to nie chcę cię czekać. Zapatrz.
To gnój. Nie chcę odpaść. Łapie mnie tu za rękę i dmiecha. Czemu żeś pasa na tył nie dał? Bo zamówiłem dopiero. Pasek widziałem, kurde. No, ale pasy zamówiłem. Dziecku ten czołg gąsienicę rozebrał. Dobre. No ale dobre, to w życiu nie ma prawa się ślizgnąć, nie? A już go wyciągałeś? Teraz. Jak się wybiłem, to gówno tu. Jaki morał z tego? Enduro. Nie kupuj gitary, bo ci chatę zaleje. Teraz ty się nie zaleje. Winsa, on trochę za głośny jest, nie? A ja ten też, tylko się założyłem znowu ten, bo ściągłem, to nie szło jechać. No mi zamówiłem właśnie Leo Vinci, na kresie. Ja też jeżdżę z dobekilerem, jak wyciągnę, to jest w ogóle masakra. No co ty, przecież to nie ma przyjemności z jazdy w ogóle, to huczy jak głupie. Ludzie się boją, uciekają przez miasto. Ja jak jadę, to ten ptaki z drzew spadają. Tym? To jest popierdółka, ten Żydek. Te ptaki spadają. Za głowy się łapią. Chyba jak zobaczą, kurwa, Słowasa. No. Na wzrokowy kontakt. A jak to lampę zapalę, to trawy wypalą. KTM ożył. Zaraz, kurwa, wypluje ten dekompresator. Raczej. A co, dobre pół godziny i chodzi, nie? To niech jedzie prosto od razu tam! Mówiłem mu. Żeby nie kombinować. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.